Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem. Panorama z Koziego Wierchu. 15 dwutysięcznika mojego. Najwyższego szczytu po złamaniu nogi. 2291 metrów nad poziomem morza. Biedronka zamknięta, bo cię nie działa. Mariusz, batonika choć masz. Tu widać świnicę, na której byłem w 2013. Dobra, schodzimy. Podziękował. Tak mi się pić chciało. Żeby ci to pomogło, bo jak nie to... Rozróżniaku mamy trochę folkloru muzycznego. Dobrze. Drodzy Państwo, ponownie jesteśmy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Czas zejścia z Koziego Wierchu, godzina 5 minut. Rozpoczęliśmy o 11.24, jest 12.29. No i tutaj jest ten szlakowskaz, który mijaliśmy wychodząc. Przypominam, wyszliśmy o godzinie 9 chyba też 24, także to już w ogóle jest cudowna godzina. Na szczycie pojawiliśmy się o godzinie 10.56, a więc wejście zajęło nam godzinę 32 minuty. Plan następujący jest na ten moment taki, że pójdziemy tutaj tak ci ludzie i potem tam do tego schroniska i co? I zejdziemy szlakiem, bo to jest szlak czarny, nie przy Siklawie, tylko tym szlakiem, który idzie przy tej skalnej ścianie. Świstowej Czubie chyba się ta skała nazywa. No i nim zejdziemy sobie do Doliny Roztoki, no i potem już normalnie. Czyli to takie jedno udogodnienie na tej trasie, żeby nie było to samo. No, problemy z zejściem, jakie z lekkiej wysokości się nie pojawiły dzisiaj. No i udało się 15. Szlaku odbija szlak żółty i zmierza na Krzyżne, czyli na koniec Orlej Perki. Jednocześnie Krzyżne to jest też przełęcz. Dużo ludzi myśli, że szczyt to jest przełęcz. Orla Perć rozpoczyna się przełęczą Zawrot i kończy się też przełęczą Krzyżne. No. Tu mam trochę zejścia.
moja stopa odczuwa to zejście. No i dużo ludzi kieruje się w stronę schroniska. Zobaczymy, czy uda mi się zjeść posiłek. Na dół schodzi się takimi kamiennymi serpentynami. A powiem wam szczerze, że jakoś lepiej to z czymś takim niż tymi, oni to nazwali danielkami, tak? Zrobionymi z lodowca, takimi jęzorami, wypłaszczeniami skalnymi, które dzisiaj przy tej ślizgawicy mogłyby spowodować mój upadek, jakąś kontuzję. Podobnie jesteśmy na wodogrzmotach Mickiewicza. Zejście mnie trochę zmęczyło, ale i tak było lepiej przygotowane niż Dolina Suchej Wody. Ta trasa bardzo fajna i oznakowana, dużo turystów, a my jesteśmy na głównym szlaku na Morskie Oko, więc też osób jest więcej. Za chwilę ruszamy do Palenicy.